Wjechaliśmy na przedmieścia stolicy Rumunii, Bukaresztu. Bukareszt to największe miasto w Rumunii o blisko 2-milionowej populacji, założone w XIV wieku. Status stolicy miasto uzyskało w 1862 roku. Architektura Bukaresztu jest mieszaniną stylu historycznego, socrealistycznego i współczesnego. Zabytkowa część Bukaresztu, nazywanego Małym Paryżem, została w dużym stopniu zniszczona w wyniku trzęsień ziemi, II wojny światowej, a przede wszystkim w wyniku rządów Nicolae Ceausescu. Przejeżdżamy przez rzekę Dębowicę, która przecina miasto. Dębowica ma 269 km długości. Za czasów Ceausescu wyburzono 1/5 starówki, w tym 22 cerkwie, zabytkowy klasztor w Akareszti oraz wiele innych zabytków świeckich. Mijamy katedrę świętego Spiridiona, największą cerkiew w Bukareszcie, zbudowaną w latach 1852-58 w stylu eklektycznym z elementami gotyku i architektury mołdawskiej. Wjeżdżamy na słynną ulicę Zjednoczenia, nazwaną Bukaresztańskimi Polami Elizejskimi, dzieło Nicolae Ceausescu. Ulica Zjednoczenia, a w zasadzie jej fontanny, znajdują się w remoncie. Ich piękno można podziwiać wieczorem, gdy są oświetlone, a ich strumienie tryskają w rytm muzyki. W głębi ulicy pojawił się budynek parlamentu, pierwszy punkt zwiedzania w rumuńskiej stolicy. Swoje usługi reklamuje cerkiewne biuro podróży Basilica Travel. Przed nami pałac parlamentu, dawniej dom ludowy, w całej swej okazałości. Wnętrza pałacu można obejrzeć na oddzielnym filmie. Pałac patriarchalny wraz z katedrą można również obejrzeć na oddzielnym filmie. To blisko Pałacu Parlamentu. Prace nad odnawianiem fontan posuwają się naprzód, bo niektóre z nich są już napełniane. Teraz udajemy się do Muzeum Wsi Rumuńskiej imienia Dimitrija Gusti. Ten przejazd to okazja, aby zapoznać się z architekturą stolicy Rumunii poza ścisłym centrum. Przed schowanym w zieleni kościołem świętego Jerzego widać pomnik księcia Konstantina Branczoveanu. Ten wysoki budynek na wprost to hotel Intercontinental. Mijamy klinikę Coltea, najstarszy szpital w mieście w obecnym kształcie wzniesiony w 1887 roku. Do szpitala przylega klasztor Coltea. Pierwszy szpital w tym miejscu założono w 1704 roku. Te budynki należą do uniwersytetu.
Przed nami pomnik bohaterów powietrza upamiętniający lotników. Na wysokim 20-metrowym cokole znajduje się postać mitologicznego Ikara z rozpostartymi skrzydłami. Wszystkie rzeźby na pomniku wykonane są z brązu. Łuk triumfalny w obecnym kształcie wzniesiono w 1936 roku według projektu Petre Antonescu. Stąd już niedaleko do Muzeum Wsi. Ten ciekawy skansen też znalazł się na oddzielnym filmie. Po zwiedzeniu skansenu wracamy do historycznej części miasta. Przed nami Dom Wolnej Prasy, wzniesiony w stylu socrealistycznym w latach 1952-56. Zaprojektował go Hoir Majku. Ma 104 metry wysokości. Przejeżdżamy ponownie obok Łuku Triumfalnego. Choć inspirowany był Łukiem Triumfalnym z Paryża, jest od niego mniejszy. Przejeżdżamy przez Park Kisieliowa, założony przez niego w 1832 roku. Park znajduje się po obu stronach ulicy, która łączy Łuk Triumfalny z Placem Zwycięstwa. Paweł Kisielew, administrator rosyjski w Mołdawii, był żonaty z hrabiną Zofią Potocką. Po prawej stronie wznosi się budynek Muzeum Historii Naturalnej, założony w 1834 roku. Nosi imię Grigore Antipy, rumuńskiego biologa, darwinisty i badacza fauny Delty Dunaju oraz wieloletniego dyrektora muzeum. Przejeżdżamy Plac Zwycięstwa. Po prawej stronie dom Cesjanu, znany jako Casino Victoria z końca XIX wieku, a za nim pałac Cantacuzino z początku XX wieku w stylu francuskiego baroku, w którym znajduje się Muzeum Georgia Enescu, rumuńskiego kompozytora. Kolejnym pałacem na tej ulicy jest pałac Casino, inaczej pałac Warnescu, zbudowany około 1820 roku w stylu eklektycznym. Zbliżamy się do Placu Rewolucji. Piękne budynki i wille przeplatają się ze współczesnym budownictwem, dla którego wiele z tych zabytkowych obiektów po prostu wyburzono. Gmach ze szkła to Radisson Blue Hotel. Przed nami budynki na Placu Rewolucji. Tu na krótko opuścimy autokar. Na dalsze zwiedzanie Bukaresztu, już częściowo spacerem, zapraszam do drugiej części filmu.